to nie jest kolejny zwykły śledź w oleju, więc polecam go na święta. Zaczynamy od namoczenia orzechów włoskich na noc w wodzie. Potem przerzucamy je na blaszkę i wsadzamy na chwilę do piekarnika. Do garnka wlewamy olej i wrzucamy podsuszone orzechy. Smażymy je delikatnie przez około 15 minut na małym ogniu. Po tym czasie odkładamy na 5 minut, przelewamy do wysokiego naczynia i blendujemy. Teraz dodajemy kilka świeżych listków laurowych i zostawiamy do ostygnięcia. Namoczonego śledzia w mleku układamy na talerzu, zalewamy obficie olejem i posypujemy sparzoną cebulką. Orzechowy olej sprawia, że śledź jest niesamowicie aromatyczny i smaczny. A ty zaobserwuj po więcej, bo...